ciekawostki o Japonii, samobójstwa w Japonii. Japonia jest znana z tego, że popełnia się tam bardzo dużą liczbę samobójstw. Do niedawna było to 30 tysięcy samobójstw rocznie. I pomimo, że Japonia ma ponad 120 milionów mieszkańców, jest to i tak bardzo duża liczba. W przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców Japonia znajduje się w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o liczbę popełnianych samobójstw. Apogeum, największa liczba samobójstw przypadała na lata 1998 i 2003. Od 2003 roku liczba samobójstw cały czas spada i pomimo kryzysu w 2008 roku ta liczba samobójstw ciągle jest coraz mniejsza. Te lata 1998 rok, 2003 rok jest to okres, kiedy Japonia była w kryzysie gospodarczym z lat 90. i był to jeden z głównych powodów tej liczby samobójstw. Rok 2013 był szczególnie pozytywny, ponieważ wtedy liczba samobójstw już była coraz mniejsza. Kolejne lata 2015, 2016 rok również to była ciągły spadek liczby samobójstw. Lecz pomimo tych poprawiających się statystyk, w 2013 roku w Japonii popełniono w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców 21,4 samobójstwa. Przykładowo w Polsce w tym roku było to w 2013 17,5 samobójstwa na 100 tysięcy ludzi. Jak widać, nadal Japonia wyprzedza Polskę i inne kraje. Jakie są powody bezrobocia? I jakie są raczej powody samobójstw, czyli właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, bezrobocie, to, że kultura japońska wymaga, definiuje Japończyków jako osoby poświęcające się dla swojej pracy, dla których praca jest najważniejsza. Jeśli taka osoba zostanie bezrobotna, nie osiąga wielkich sukcesów w pracy, wówczas może popaść w depresję, czuje się ona odrzucona przez społeczeństwo. I wówczas może ona targnąć się na swoje życie. W kulturze japońskiej popełnienie samobójstwa nie jest tak jak u nas, tak wielkim powodem do wstydu, tylko jest takim wyjściem bardziej, można powiedzieć, honorowym, lecz dzięki zmianom kulturowym, jakie następują w Japonii, Japończycy już o tym tak nie myślą, że jest to jedyne wyjście, że należy, że można honorowo wyjść z jakiegoś problemu, popełniając samobójstwo. Po prostu obecnie szukają innych rozwiązań problemów i dlatego ta liczba samobójstw tak cały czas spada i trend jest ten cały czas utrzymujący się. Więc nie można już mówić, że Japonia jest to kraj samobójców, ponieważ liczba tych samobójstw cały czas szczęśliwie spada.